No i siema widzowie, dzisiaj trochę inaczej, no bo nie działa GTA, w sensie dokładnie, no to po prostu było, DLC wyszło, przez co żadne mody tak naprawdę nie działają i będzie trzeba czekać koło tygodnia, koło dwóch na to, aż no te wszystkie mody po prostu zadziałają, przez co ja miałem tak naprawdę w piątek wrzucać wam odcinek z LSPDFR, dzisiaj we wtorek miałem go nagrywać, no ale dzisiaj wchodzę sobie tak koło 10 tam na GTA, patrzę, dobra, wszystko działa, nie? I tak koło 12, bo zawsze tak po, na południu, w sensie po południu nagrywam mniej więcej odcinek. No i wchodzę tak koło 12 z hakiem i widzę, w ogóle nie działa. Dostałem informację, że właśnie wyszło nowe DLC. Siedziałem koło 2 godzin z supporterem naszym, z głównym supporterem na naszym Discordzie, który mi po prostu pomagał, ale to, co robiliśmy jakieś pół roku temu, nie zadziałało i naprawdę sami wy pomagaliście, wysyłając jakieś pliki, ale to też mi kompletnie nie działało. No i niestety, no nie będzie w piątek odcinka z LSPDFR. No a próbowałem od 2 dni, bo tak naprawdę w sobotę, w niedzielę, no tak bardziej w niedzielę wróciłem z wakacji, no i no całą niedzielę i cały poniedziałek, no może nie cały, no tak 5 godzin koło, no mniej więcej tyle, po 5 godzin, szykowałem odcinek właśnie na piątek z GTA i na poniedziałek albo na wtorek z GTA, czyli 2 odcinki, no i jeden z LSPDFR, drugi z czegoś innego, no ale nieważne, po prostu nie działa i mniej więcej koło 2 tygodni trzeba czekać na to, więc ja mam dla was taką propozycję, napiszcie mi w komentarzach, czy byście woleli, w sensie chcę po prostu zrobić GTA Online, live'a z GTA Online, może nawet kilka live'ów i napiszcie mi, czy byście woleli, żebym grał na już takiej zboostowanej postaci, gdzie po prostu gdzie mam już tam dużo rzeczy odblokowanych i po prostu tam byśmy posprawdzali jakieś biznesy, porobili te nowe DLC, poobczajali, może tam coś z kasynkiem poobczajili w tym GTA, czy byście chcieli po prostu, żeby na przykład zacząć nową postać, żeby taką serią mini od zera do milionera zrobić właśnie z GTA Online, bo znam trochę sposobów, w sensie sposobów, no grałem dużo w GTA Online i znam się na nim dosyć dużo, no od 1,5 roku może nie, ale mniej więcej znam jakieś fajne sposoby, jak tak najszybciej legalnie w GTA Online zarobić, w sensie bez żadnych tam, wiecie, jakichś cheatów, że tak powiem. Napiszcie w komentarzach, czy byście woleli, żeby właśnie był jakiś taki odcinek, w sensie live'iki z boostowanej postaci, czy po prostu z takiej najzwyklejszej, że po prostu byśmy posprawdzali wszystko. No i tyle. No odcinków z LSPDFR nie będzie, ja przygotowałem, ale dzięki temu mogę wam obiecać, że jeszcze w sierpniu, po pierwsze, no na pewno będą live'y z LSPDFR jakieś, po drugie, na pewno zrobimy jakiś maratonik, że na przykład pod rząd będą 3-4 dni jakieś odcinki z LSPDFR, no i na pewno no po prostu za 2 tygodnie od razu, jak już się naprawi te GTA, w sensie wszystkie te skrypty będą działały, te najważniejsze, czyli około 1-2 tygodnie, no to chyba, że uda mi się wcześniej to naprawić, może jakiś sposób wyjdzie, na YouTubie będę ciągle szukał, na jakichś forach, no nie wiem, zobaczymy, po prostu dopiero będzie odcinek z LSPDFR, jak to wszystko się uda zrobić, więc piszcie w komentarzach, co byście chcieli, chyba, że jakieś inne pomysły macie z GTA albo z GTA 6, z GTA albo z GTA Online, co ja mówię, no i co, no i siema.